Powiem tak, gratuluję przede wszystkim swoim zawodnikom za bardzo dobre spotkanie. Szczerze mówiąc, czekaliśmy na ten mecz w końcu, żeby ci zawodnicy się przełamali, bo pracujemy, trenujemy po to, żeby oni takie mecze grali właśnie jak dzisiaj zagrali. Cóż, dopisujemy kolejne punkty, bardzo ważne dla nas. Przygotowujemy się, oczywiście mamy spokojne święta. Oczywiście najserdeczniejsze życzenia naszym kibicom składam, RES-owi, z okazji Świąt Wielkiej Nocy i do pracy zaraz po świętach, przed kolejnym spotkaniem, które już w następnym tygodniu. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania do pana trenera? Trenerze, czy zgodzi się trener z taką opinią, że to 5-0 to jest taki troszkę chyba najmniejszy wymiar kary, bo pierwsza część spotkania tych sytuacji było naprawdę bez mógł. Nie, zostawmy to. Wygraliśmy mecz. Nie będę tutaj jakby tego komentował. Znam bardzo dobrze się, znamy z trenerem Skry i absolutnie tutaj wielki szacunek dla tego zespołu, dla trenera i takie mecze się czasem zdarzają. To jest piłka i dzisiaj myśmy się pokazali z bardzo dobrej strony, ale oni do tej pory grali naprawdę bardzo dobrze i z tym, czy ktoś chce, czy nie chce, powinien się i musi się zgodzić. To tyle, co mam do powiedzenia. Ja, korzystając z okazji obecności pana trenera, zadał kilka pytań do przeglądu sportowego. Panie trenerze, może zacznę od tego, kiedy dowiedzieliście się, że ten mecz na 100% będzie w Bełchatowie, bo jakby oficjalnego komunikatu nie było chyba do czwartku jeszcze. Panie redaktorze, tyle było już na temat tego meczu mówione, to ja powiem krótko. Jeżeli chodzi o mnie, o kierownictwo zespołu, czyli pana kierownika, chłopaków, nikt do nas ze strony Skry nie dzwonił o przełożenie meczu. Nikt. Do nas osobiście. Trener do mnie też nie dzwonił, choć znamy się bardzo dobrze. Więc kierując się regulaminem rozgrywek i terminarzem, przygotowywaliśmy się do gry w Bełchatowie. To jest normalne. Jeżeli ktoś obiecał Skrze, że będziemy grali w Częstochowie na nowym stadionie, to niech ktoś teraz odkręca ten problem. Ja przygotowywałem się z moim zespołem do meczu w Bełchatowie. Mało tego, zawodnicy, z czym się zgadzam, również chcieli grać w Bełchatowie. Dlaczego? Dlatego, że tu jest naturalna nawierzchnia, nie jest sztuczna. Myślę, że 90% zawodników w każdej lidze woli grać na nawierzchni naturalnej. I to jest po prostu wszystko. Dzień dobry. Gratuluję trenerowi RES-owi zwycięstwa. Ja powiem tak. Pierwszy raz chyba zagraliśmy tak bardzo słaby mecz w tej rundzie rewanżowej. Ale zaczęło się od nastawienia i skończyło, bo straciliśmy bramkę w 15 sekundzie z rozpoczęcia gry RES-owi, gdzie plan nasz na mecz był taki jak poprzednich. I tutaj już popełniliśmy błąd w realizacji tego planu, dlatego była długa piłka, dlatego było dośrodkowanie. Obroniliśmy pierwsze pole karne, ale drugiego już nie obroniliśmy i strzeliliśmy bramkę samobójczą i od tego momentu zaczęły się duże problemy. W przerwie chcieliśmy zareagować zmianami, ale też nie wniosły tego, co zakładaliśmy i skończyło się wysoką porażką. Nie ukrywam, że jako trener czuję zdenerwowanie, na pewno wstyd, bo nie przystoi nam na pewno przegrywać w taki sposób po tych meczach, które do tej pory zagraliśmy, ale taka jest piłka. To, że wygraliśmy wcześniejsze mecze i w miarę regularnie zapunktowaliśmy, dla nas nie oznacza nic i cały czas o tym piłkarzom powtarzaliśmy i z takim przeświadczeniem musimy przystąpić do następnych meczów. Dziękuję bardzo. Dziękuję trenerze. Czy są jakieś pytania do trenera? Panie trenerze, ja bym chciał... Przygotowywaliśmy się na dwa warianty. Oczywiście z nastawieniem na to, że będziemy grali na Loretańskiej. Ale tak wszyscy. W czwartek bodajże tak dowiedzieliśmy się, że gramy tutaj. Będzie to bardzo tanie usprawiedliwienie, jak będę mówił, że to miało wpływ na ten wynik, bo RES-owa była w takiej samej sytuacji, ale nie ukrywam, że nasz plan na mecz był,
chociaż inny, albo taki jak do tej pory prezentowaliśmy, czyli chcieliśmy grać często przez środek. Dzisiaj nie było to na pewno możliwe ze względu na to, że były trudne warunki do takiej gry, bo wiemy, że wczoraj tutaj odbył się mecz. Ale tak jak powiedziałem, żadne to usprawiedliwienie, musimy to rozczytać na boisku, że to są rzeczy nie do zrealizowania i grać w ten sposób alternatywny, który mieliśmy, ale go nie zastosowaliśmy, tak jak powiedziałem. Oczywiście my musimy wyciągnąć wnioski, na pewno jako sztab to zrobimy i chciałbym tutaj powiedzieć, że nie zrezygnujemy z tego naszego sposobu gry, bo graliśmy w tych poprzednich meczach tak samo i przynosiło nam to efekt. Dzisiaj nie było to na tyle skuteczne i nie było to na tyle powtarzalne, żebyśmy odnieśli korzystny rezultat, ale my z tej drugiej nie zejdziemy. Zbudujemy się w tym tygodniu i pojedziemy na Arkę grać znowu odważnie i mocno zdeterminowani.